Witajcie, drogie wagi, na czytaniu na jesień. I właśnie jest jesień. Tutaj siedzę w ogrodzie leśnym, śpiewają ptaki, jest bardzo miło i mam nadzieję, że właśnie taka będzie i wasza jesień. To czytanie ma wam pomóc coś zobaczyć, właśnie długodystansowo, no bo to jest kwestia 2-3 miesięcy, żeby móc przewidzieć, żeby móc coś zaplanować, żeby móc się odpowiednio nastawić do czegoś, żeby coś zauważyć, bo oczywiście wszystko zależy od nas samych. To my kształtujemy swoje życie, my je kreujemy. A tutaj to moje czytanie to jest taki przekaz z wszechświata, od wszechświata, na co zwrócić uwagę, na co właśnie spojrzeć, bo może tak na co dzień tego nie zauważamy. To oczywiście jest przekaz ogólny, ale jeżeli potrzebujecie jakiejś podpowiedzi na jakąś szczególną waszą sytuację, czy relacje, czy właśnie biznes, to zapraszam do czytań prywatnych. Pod tym filmem znajdziecie mojego maila i piszcie do mnie. Ja będę robić dla was czytania na wasze sprawy. Natomiast tutaj na jesień szykuje się bardzo ładnie. To jest takie odrodzenie, taki czas, w którym możecie być obudzeni do czegoś. Może coś przyjść z przeszłości, coś na co czekacie. I widzę tutaj zwłaszcza właśnie takie przyjście czegoś, kogoś właśnie z przeszłości. I może tutaj zacznę od karty spośród moich. I to jest ta sama karta, która na ten tydzień właśnie wyszła dla nas wszystkich. To jest właśnie takie znalezienie rozwiązania, znalezienie światła, zobaczenie tego światła, możliwości wyjścia z jakiejś sytuacji. I to jest mój sen, w którym rzeczywiście przechodziłam bardzo trudny czas. Byłam w jakichś podziemiach, katakumbach, nie mogłam znaleźć drogi, bo było ciemno. I właściwie potykałam się co chwilę o coś i nie wiedziałam, którędy iść. I już właściwie traciłam nadzieję na wyjście, kiedy nagle zobaczyłam jakiś promyk nadziei, jakieś światełko i zaczęłam ku temu światłu iść. I oczywiście to wyjście nie było takie proste, bo byłam gdzieś bardzo głęboko pod ziemią, ale moja taka niezłomność, moja nadzieja, jak już zobaczyłam ten promyk, uchwyciłam się tego i w którymś momencie zobaczyłam, że jest wyjście. Zaczęłam z niego korzystać. Tu jest właśnie mnóstwo drabin, które prowadzą ku temu wyjściu. Zawsze jest wiele rozwiązań, które możemy odnaleźć. Zawsze jest wiele drabin, po których możemy właśnie przejść wyżej. I to jest takie właśnie wchodzenie wyżej. Cokolwiek to oznacza, czy w waszych relacjach, czy właśnie w takim duchowym pojęciu, czy właśnie w jakichś takich realnych sytuacjach, w waszych pracach znajdujecie rozwiązanie i wchodzicie wyżej. Idziecie ku światłu, ku spełnieniu, bo oczywiście w tym śnie udało mi się wyjść i zobaczyłam światło w takim pełnym rozkwicie, kiedy właśnie już wyszłam na powierzchnię, to tam czekało na mnie światło słońca, w którym ogrzałam się, w którym byłam taka przeszczęśliwa, że udało mi się. Więc to jest takie przejście, wyjście, rozwiązanie, to jest odrodzenie się do czegoś nowego. I mówię o tym nowym, ponieważ tu w pierwszej karcie, jaka się tu pokazała dla was, jest As Denarów. To jest przecudna energia. Właśnie zobaczcie, ten, nawet ten tutaj jeleń wszedł
jest na samej górze. To jest bardzo kompatybilne z tym, co ja tutaj mówię i odczuwam, że wy właśnie wejdziecie gdzieś, taką może resztką sił, ale właśnie z tego punktu, do którego się dostaniecie, macie szansę rozpocząć coś na nowo, z takim światłem, z takim blaskiem. I ta karta pokazała się na relacjach, więc tutaj rozpoczynacie jakiś nowy etap w relacji. Być może powraca coś z przeszłości, jakaś relacja, jakiś ktoś. To jest obudzenie Was do życia. To jest karta zmartwychwstania, Sądu Bożego. Więc to jest czas bardzo istotny. Tutaj karty pokazują, że to jest potężna energia. To jest właśnie taki renesans, zauważenie wielu możliwości, wielu rozwiązań. To jest taki elektrowstrząs, który Was pobudza, ale to jest taki od wewnątrz, takie pobudzenie, myślę, które wszechświat pokazuje Wam różnymi zdarzeniami, różnymi znakami, i Wy w końcu jesteście gotowi to zauważyć. I tutaj dzieje się coś materialnego. Jeżeli właśnie jesteście w stałych jakichś relacjach, to następuje właśnie takie odnowienie tej relacji, pobudzenie. Tutaj robicie coś, jakiś krok, być może wobec Was wykonany jest jakiś piękny gest. Przeżywacie renesans w relacji. I tutaj pojawia się konkretna postać właśnie na relacji. To jest Król Miecza. To jest ktoś bardzo zdecydowany. To jest ktoś, kto przychodzi, żeby coś powiedzieć, bo miecz to jest właśnie rozmowa, porozumienie, prawda. Być może, że jest to bardzo trudna prawda i wcale nie będzie łatwo ją przełknąć Wam. Albo martwicie się o to, co usłyszycie, a w gruncie rzeczy to dobrze, że to usłyszycie, bo to da Wam możliwość może właśnie wybaczenia sobie, komuś, bo też pojawia się tutaj energia Króla Kielichów, który właśnie jest bardzo receptywny, taki otulający, taki przyjmujący, zrównoważony, kochający, więc to wszystko właśnie a propos rozmowy, tutaj odezwał się pies, więc myślę, że to właśnie coś jest na rzeczy i będzie ta rozmowa i ona coś wyjaśni, ona coś odbuduje, ona coś spowoduje, że Wy znajdziecie rozwiązanie, że Wy zobaczycie znowu światło i będzie sprawiedliwie, będzie równowaga. Wy, drogie wagi, kochacie taki stan, w którym jest właśnie spokój, wszystko jest poukładane, równoważne, harmonijne. Nie lubicie zadr, nie lubicie kłótni, chociaż myślę, że czasami warto jest się pokłócić, żeby usłyszeć prawdziwe emocje, czyjeś prawdziwe zdanie. Może Wy będziecie w takich emocjach, żeby je wypowiedzieć, bo też pokazuje się tutaj karta pięciu buław, która oznacza właśnie taką konfrontację, otwartość w wypowiadaniu tego, co się myśli. Bez względu na konsekwencje. Czasami tak jest. I być może, że właśnie w tej rozmowie będziecie z tym właśnie Królem Mieczy musieli zmierzyć się z jakąś prawdą, ale ta prawda będzie potrzebna, no widzicie, taka kłótnia tutaj jest w tle, żeby to bardziej zrozumieć, żeby znaleźć właśnie ten środek, tą sprawiedliwość, bo może nie wiedzieliście o wszystkim. Może nie umieliście na to spojrzeć w odpowiedni sposób, a to jest taki, sprawiedliwość mówi o spojrzeniu bez oceny, bez krytyki, bez takiego podejścia emocjonalnego, tylko właśnie tak prawdziwie, tak bezstronnie. I Wy, jak spojrzycie na to bezstronnie, z perspektywy, to wybaczycie sobie, innym,
I stanie się, myślę, taka harmonia wtedy. To jest też taki stan, w którym być może ktoś do Was przychodzi z przeszłości i mówi coś do Was. I to może jest właśnie jakiś przepraszam, może wybacz mi, bo w ostatecznym rozrachunku tutaj pokazują się bardzo ładne energie takiej stabilizacji, równowagi, poukładania, takiej stabilności wszelkiego rodzaju. Myślę, że i w uczuciach, no to jest taka konsekwencja, następna karta po asie denarów, są dwa denary, więc myślę, że tutaj zacznijcie iść do przodu. Tutaj w tej relacji konkretnej dzieje się coś pozytywnego. Tutaj idziecie dalej, robicie następny krok. I pomimo dużych waszych obaw, bo też jest tutaj karta dziewięciu mieczy, która właśnie pokazuje wasze zmartwienia, nieprzespane noce, nie wiem, chcecie pofrunąć to, ale boicie się, że dacie sobie radę. Ale ja myślę, że z tego punktu widzenia, kiedy stoicie już na tej skale, tutaj właśnie jest taka podobna sytuacja. Rozłóżcie te skrzydła i uwierzcie w to, że możecie pofrunąć, że one was uniosą, że wy macie moc, że dacie sobie radę, że ta sytuacja was wcale nie przerasta. Zwłaszcza, że tutaj w tle jest karta rycerza kielichów. To jest taka właśnie otwartość, otwartość serca na to, co będzie. Tutaj w ogóle pojawia się wokół Was wiele osób. No bo właśnie jest tutaj ten król kielichów, więc osoba, która ma coś Wam do zaoferowania uczuciowego. Tutaj jest król mieczy, który jest też postacią taką bardzo konkretną, mądrą, prawdziwą, mówiącą prawdę. Jest rycerz kielichów. To jest też osoba, która chce Wam coś powiedzieć. To jest taka wiadomość uczuciowa, ale to też jest właśnie konkretna osoba i jest właśnie też rycerz mieczy. I tutaj zdecydowanie tutaj do Was przychodzą wiadomości, do Was przychodzą ludzie, którzy coś mówią i to są ważne informacje, które mają na celu Was obudzić. Właśnie tu jest taki anioł, który dmie w trąbę, żeby Was obudzić do czegoś. To będzie taka informacja, którą powinniście usłyszeć. Ona będzie głośna, wypowiedziana może wielokrotnie, z wielu źródeł usłyszycie coś, co weźcie pod uwagę. Oczywiście myślę, że to w jakiś sposób będzie się kłóciło trochę z Wami. Nie będziecie umiały tak od razu tych informacji przyjąć. Może będziecie czuły się trochę bezbronne, trochę tym zmartwione. Może tutaj będzie Wam trudno zachować tą równowagę, ale myślę, że właśnie uda Wam się i zakończycie jakiś taki karmiczny cykl. Bo tu właśnie jest takie zakończenie i rozpoczęcie, takie właśnie wyjście z tego, co było trudne. I jest ta sprawiedliwość, właśnie taką prawdę, to światło, które zobaczycie, pomoże Wam w dotarciu tam, gdzie trzeba. Na tą wysoką górę, z której widok jest zupełnie inny. I właśnie z tej perspektywy będziecie wiedziały, jak budować to coś od nowa, tą relację, w ogóle swoją postawę wobec życia. Oczywiście to tutaj używam dużo takich słów naokoło, nie mówię czegoś dokładnie, no bo czytam dla Was wielu, mam nadzieję, że bardzo wielu Was będzie ten film oglądać. I oczywiście proszę Was o wszelkie subskrypcje,
reakcje i lajki. No, staram się właśnie tego nie robić, nie prosić, ale tak właśnie przyszło do mnie, że warto czasami powiedzieć Wam o tym, że pomagamy sobie wspólnie, że im więcej Was ogląda to, co ja robię, tym bardziej moja praca ma sens. I właśnie dlatego tak działajmy w symbiozie. No i tak wracając do tego czytania, kochani, to w materii też przyjdzie do Was, myślę, jakaś wiadomość też z jakiegoś urzędu być może, jakieś rozwiązanie, które w pierwszym momencie nie będzie dla Was dobre. Poczujecie, że ono Was martwi, że no nie jest dla Was korzystne. Ale nic nie dzieje się, kochani, przypadkiem i że to, na co czekacie, pomimo że w pierwszym momencie Was nie zadowoli, to w następnym da jakieś rozwiązanie i poukładanie. To jest właśnie to, że Wy wychodzicie dzięki temu, może nie od razu, może nie wprost, ale z jakichś głębin do światła, tak? Więc to, że coś się przyciąga, coś Wam się nie udaje, to nie znaczy, że to dzieje się przeciwko Wam. To znaczy, że te poszukiwania Wasze rozwiązań mają większe szanse, żeby znaleźć to właściwe. To dla Was. Bo jeszcze raz podkreślam, że tutaj właśnie jest od asa do tych dwóch denarów, czyli progres. Progres też właśnie jeśli chodzi o materię, o Waszą pracę. Tutaj być może coś w Waszej pracy rozpoczynacie i zawsze na początku są jakieś schody, jakieś trudności. I myślę, że bądźcie uważni na to, co przychodzi, na ludzi, którzy wkraczają w Wasze życie, bo każdy coś wnosi. Każdy wnosi jakąś informację, jakąś energię swoją. Macie tutaj pomieszanie tych energii, bo jest energia właśnie mieczy, czyli umysłu, przemyślenia czegoś. Jest energia uczuć, takiego właśnie rozumienia, takiej receptywności. Jest też energia denarów, czyli materializowania. Jest też taka prawda w tym wszystkim, która jest ważna, taka bezstronność w oglądaniu rzeczy. Jest też takie napomnienie, żebyście siedząc w środku czegoś, tak jak właśnie tutaj ja w tym śnie, byłam w środku jakiejś trudnej sytuacji, nie mogłam znaleźć wyjścia, bo było ciemno, to właśnie ta ciemność jest potrzebna po to, żeby zobaczyć światło, bo tylko w nocy, w ciemnej nocy widać gwiazdy. Bo jak jest ciemno, łatwiej dostrzec jest to, co istotne. Bo za dnia gwiazd nie widać, tak? Chociaż one są. Więc właśnie tutaj myślę, że przez to, że jest trudno, łatwiej znajdziecie to, czego szukacie. A myślę, że poszukujecie jakichś rozwiązań. Myślę, że czekacie na jakąś wiadomość, na odezwanie się kogoś. I ten ktoś się odezwie, ten ktoś przyjdzie do Was z jakąś propozycją. Może ona od razu Was nie usatysfakcjonuje i nie zadowoli, bo może czekacie na coś konkretnego. Więc warto jest też być w takiej pozycji trochę słuchania, trochę rozumienia właśnie tutaj. Tu jest takie rozumienie. Ktoś Wam coś chce powiedzieć i Wy właśnie starajcie się wsłuchać w to, co ktoś mówi. Nie oceniajcie tego, właśnie nie bądźcie w ocenie, tylko z takim rozumieniem wsłuchujcie się z uważnością w to, co pomiędzy słowami może chce nam ktoś coś przekazać. Może to nie będzie się Wam podobało. Może też warto wypowiedzieć swoje zdanie, bo tu jest taka konfrontacja.
Ale w rezultacie tego wszystkiego tutaj jest takie ułożenie, to jest zrównoważenie, to jest pójście dalej, to jest nawiązanie współpracy, nawiązanie relacji, zawiązanie, to jest powiedzenie czemuś tak, to jest nowy kontrakt, nowa relacja, nowy etap w relacji. To jest w ogóle nowe spojrzenie na świat, właśnie wyjście z takiego trudu emocjonalnego, trudu myśli, które Was przygniatają czymś i zobaczenie światła, zobaczenie rozwiązania. Więc nastawcie się na to, że to światło zobaczycie, że ono do Was chce wejść, że od Was zależy, na ile właśnie wpuścicie to światło do swojego życia, na ile dacie się obudzić. No oczywiście są sygnały czasami z nieba takie delikatne, których nie zauważamy, nie słyszymy. Czasami jakieś wydarzenie musi nas pobudzić. Im mniej jesteśmy uważni, tym ono jest dla nas bardziej zaskakujące i większego kalibru. Ale zostaniecie obudzeni, cokolwiek to oznacza, i przyjdzie tutaj coś, co spowoduje, że znajdziecie rozwiązanie, że zobaczycie to światło, że wasze serce się otworzy, że tutaj właśnie ten król kielichów, który może jednocześnie oznaczać waszą energię, taki właśnie wybaczającej osoby, która umie przytulić, otulić i zrozumieć, może też oznaczać kogoś, kto właśnie prosi o to wybaczenie, kogoś, kto też wybacza, kogoś, kto kocha bezwarunkowo, i macie takie osoby w swoim otoczeniu. Więc myślę, że to przynosi Wam też takie poczucie, że jesteście nie sami, że jesteście ważni dla kogoś. To jest właśnie być może to obudzenie, że jesteście częścią całości, że warto zaryzykować, rozłożyć skrzydła i może spróbować pofrunąć. Tak jak tutaj wokół fruwają te gołębie, te piękne ptaki. Zauważcie właśnie tą lekkość w tej karcie. Po prostu zaufajcie sobie i temu, co przychodzi. Cokolwiek to nie jest, jest dobre dla nas. Cokolwiek nie przychodzi, powitajmy z taką otwartością. Tak jak ja teraz otwieram ręce, otwórzcie się na to, co przychodzi. Bo jest to niewątpliwie dobre i ukierunkowuje Was w dobrą stronę. Więc będzie się tutaj pięknie dziać. Macie, pokażę może takie trzy karty, które są tutaj dla mnie najważniejsze. Tutaj macie możliwość właśnie zacząć od nowa, jeszcze raz, znajdując rozwiązania, których może dotąd nie widzieliście. Nastawcie się pozytywnie, a wtedy je zauważycie. I będzie pięknie, będzie światło. I macie tutaj, zobaczcie, mnóstwo tych możliwości i rozwiązań. Korzystajcie z tego. No i myślę, że to wszystko, drogi wagi. Życzę Wam pięknej jesieni, pięknego przebudzenia i samych spełnień. Do usłyszenia.